W Dusznikach Zdroju uroczyście otwarto zmodernizowaną aleję Fryderyka Chopina. Wymieniono nawierzchnię i wykonano nowe nasadzenia, ale przede wszystkim skupiono się na zachowaniu drzewostanu. Poza małą architekturą, jak ławki i latarnie, wzdłuż alei na zmodernizowanych ujęciach wód umieszczono dwie rzeźby – Mendelsona i księżnej Agaty. Projekt zakładał odtworzenie alei według jej XIX-wiecznej wersji. Przede wszystkim bardzo się cieszę, ponieważ Duszniki to jest perła w koronie ziemi kłodzkich. Tych pereł rzeczywiście mamy sporo, ale to jest jedna z najpiękniejszych. Cieszę się, że ma ładną oprawę już, że ktoś o to zadbał, że odszlifował. Natomiast w tej chwili rzeczywiście po zmianie nawierzchni, po tym, że utrzymały się drzewa, to coś wspaniałego, coś pięknego. Warto, żeby wszyscy mieszkańcy ziemi kłodzkiej, turyści przyjeżdżali i przeszli się od miasta do Zdroju, bo to jest rzeczywiście ten problem, że one są oddzielone od siebie. Tyle, ile mogliśmy, to pomogliśmy. Tyle, ile się dało, to rzeczywiście będziemy też wspierać promocyjnie i mam nadzieję, że następne tego typu inwestycje w innych miejscowościach też przed nami. Myślę, że to jest teraz taka inwestycja, jakiej Duszniki i służby konserwatorskie również mają prawo się nie wstydzić, można ją pokazać ludziom z Europy, bo przecież jesteśmy w miejscu, które w skali Europy jest również bardzo ważne. Współpraca była, no jak to można nazwać, na początku trudna, ale dość szybko się ona skrystalizowała bardzo pozytywnie, więc myślę, że nie warto do tego wracać. Okazuje się, że takie argumenty jak rewitalizacja zabytku, przywracanie go do takiego stanu, jaki znamy z pocztówek, plus wrażliwość taka ekologiczna na zieleń, to są takie argumenty, które trafiają i właściwie one wzięły górę i projekt przebudowano. Ale ja imię Fryderyka Chopina dzisiaj jest godna podziwiania, więc zapraszamy serdecznie, zapraszamy się na ten spacer pomiędzy częścią zdrowiskową i częścią miejską Dusznik Zdroju. Po drodze mamy dwa źródła Feliksa Mendelssohna i Agaty Hohenlohe-Schillingsfest. Czy księżnej. Teraz pomysłów jest wiele. Powiem szczerze, że to dzisiaj, kiedy już widać ten efekt końcowy alei, nagle powstają właśnie te pomysły i rzeczywiście pani konserwator wojewódzka, pani Obelinda dzisiaj tak już nakreśliła sobie, można powiedzieć, jakiś taki taką wizję, tak, osób, które są ubrane w te stroje, powiem, stylistyczne, jeszcze z 1800, powiedzmy sobie, 20-30 roku, z parasoleczkami, tak, no i naprawdę mamy wtedy taki obraz, jakbyśmy się przenieśli w czasie. Bardzo mi się tutaj podoba, czuję po prostu klimat, bo zauważyłem tutaj zdjęcie posadzki betonowej, która tu wcześniej była, rzeczywiście nie pasuje, natomiast ta nawierzchnia jest znakomita. Natomiast rzeźby, jak powstawały? No, otrzymałem zlecenie na wykonanie rzeźby Feliksa Mendelssohna Bartholdiego i rzeźby księżnej Agaty. Starałem się oddać klimat, żeby te stroje pasowały do epoki. Mendelssohn był tutaj w latach 20., gościł u swojego bodajże wuja i prawdopodobnie spotkał tutaj Fryderyka Chopina. No i druga sprawa jeszcze, co miało być ważne, że te rzeźby miały być źródełkami. Trzeba było je tak komponować, żeby z nich wyciekała woda. I pomyślałem sobie, że mogłaby z pochylonego cylindra Fryderyka Mendelssohna. Natomiast jeśli chodzi o księżną Agatę, no to zrobiłem, że z rączki parasolki. W formie łabędzia, no bo główka lwa tu raczej nie pasowała, a ze zwykłej to nie byłoby ciekawie, a tu dzieci miałyby dobrą zabawę, widziałyby jeszcze coś dodatkowego. No, musiałem się sprężać. Prace ogólnie trwały niecałe, jakieś około pół roku, no może nawet mniej. Ja musiałem modelować w gipsie, dlatego że to jest potrzebne odlewnikowi, żeby zdjąć formy, a rzeźby wykonane są w brązie. Prawdę powiedziawszy, sprawa nie była łatwa. Trzeba było zrewidować wszystkie założenia projektu względem przede wszystkim tego, jak zrewaloryzować nawierzchnię, tak żeby ochronić drzewa. Udało się to wspólnymi siłami inwestora, czyli gminy i oczywiście też woli projektantów, żeby dokonać zmian we własnym projekcie. Duża też zasługa
Urzędu Ochrony Zabytków, który dołożył też starań, żeby pomóc w zmianach niezbędnych w dokumentacji, które pozwoliły na to, że z tak naprawdę niemalże 100% drzew, które były przed rewaloryzacją, udało się około 90% zachować. Musiały zostać usunięte tylko nieliczne, które tak naprawdę były już w tak złym stanie, że nie przetrwałyby prac ani późniejszego etapu działań, więc to należy traktować jako sukces nie tylko w skali Dusznik, ale także w skali Polski. Przede wszystkim ochrona drzewostanu. Żeby to uzyskać, trzeba było odpowiednio zastosować odpowiednią technologię. Technologia, która pozwoli na to, żeby drzewa mogły rosnąć w środku alei, tak jak w tej chwili widzimy. Wskutek tego zastosowane były odpowiednie warstwy konstrukcyjne samego podłoża, charakteryzujące się przede wszystkim dużą możliwością przepuszczania wód opadowych i także ich gromadzenia do ewentualnego nawodnienia właśnie drzew. No i generalnie to jest wszystko. Reszta to jest tylko i wyłącznie sama estetyka wykonania, a także wykonanie, powiedzmy, elementów małej architektury. Jestem oczywiście zadowolony, bo jak żeby inaczej, gdyby tego zadowolenia nie było we współpracy inwestora z wykonawcą i powiedzmy z projektantem, a także z nadzorem inwestorskim, nie mielibyśmy dzisiaj ani tego uroczystego odbioru, ani nie mielibyśmy sukcesu, jaki oczywiście zarówno inwestor, jak i wykonawca osiągnęli. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach projektu Aqua Mineralis Glacensis oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jej koszt to prawie 3,5 miliona złotych. Zapraszamy do odwiedzania Dusznik Zdroju.